Cześć, siemano, witam Was w kolejnym materiale. Tym razem sobie zrobimy uszczelnienie kolektora ssącego, czyli znany temat w 1.8 Turbo gniazda wtryskiwaczy benzynowych. Poza tym jeszcze dodatkowa rzecz tam doszła, czyli kolanko od odmy wchodzące w podstawie filtra oleju. To jest znany temat, więc nie wiem, czy mi się uda to pokazać, ale jak ściągnę kolektor, na pewno Wam to pokażę. Tak, co my tu mamy? Mamy 1.8 Turbo, 163 konie, oznaczenie BFB. Będziemy ściągać kolektor, spuszczać płyn, bo żeby ściągnąć kolektor, musimy niestety spuścić płyn, bo tutaj mamy wąż idący między kolektorem. Ściągniemy kolektor, dobierzemy się do odmy, do tego kolanka. Kolanko też sobie zmienimy z nowym o-ringiem. No i plany się zmieniły, miałem tutaj demontować wszystko i tak dalej, wyrzucać kolektor. A idzie to bardzo, bardzo fajnie na samochodzie, nawet nie trzeba ściągać kolektora. Tylko, jeśli ktoś się boi, że coś tam może wpaść do środka, bierzemy sobie taki ręcznik papierowy. Wkładamy go, żeby było w miarę szczelnie. Do tego bierzemy odkurzacz, ustawiamy na niższy poziom wciągania, że tak powiem. No i tutaj sobie to wszystko czyścimy, tak, i wciągamy odkurzaczem. I nic naprawdę, nic tam nie powinno wpaść. Jest taka wskazówka ode mnie, naprawdę musicie sobie dorobić klucz do tych gniazd. Zaraz Wam pokażę. Musicie sobie dorobić oczywiście ze śruby, imbus bodajże 21. Dorabiamy sobie jakieś nakrętki, tak, żeby to odkręcić i tyle. Kolejna część zmagań, tym razem już wyjęte kolanko. Odmy, jak widzicie, myślałem, że wyszło całe w całości, a tu pół zostało w ogóle tam w tym gnieździe od postawy filtra oleju. Przy tym trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, żeby nic tam do środka nie wpadło, jeśli nie planujemy miski ściągnąć w przyszłym czasie. No i tutaj faktycznie było pęknięcie, ja to widziałem wcześniej, że o tutaj było takie małe zapocenie i to naokoło, a tutaj no, okazało się, że faktycznie to jest całe rozwalone, więc jeśli coś tam się u Was dzieje, to od razu wymieniajcie całe to kolanko razem z nowym o-ringiem. Wszystko już siedzi tak naprawdę. A więc jak widzicie, tutaj mamy już wszystkie gniazda wtrysków wkręcone. Ja użyłem tylko dirko na uszczelnienie tych gniazd. Gniazdo zostały stare, mam nadzieję, że będzie szczelne, powinno być w teorii, a tutaj już mogę Wam pokazać, że kolanko siedzi nowe. Jak widzicie, kolanko odmy siedzi, ciężkie do tego dostęp bez ściągania kolektora, ale da się to zrobić. Ja tutaj tylko ściągnąłem zbiorniczek, odsunąłem go na bok i udało mi się to zmienić. Trzeba trochę nakombinować się, nagimnastykować, ale da radę. No i powoli składam wszystko do kupy, montuję wtryski i powinno być w porządku. Jeszcze sobie na koniec adaptację skasuję kompem, bo to wiadomo, przez to, że to było rozszczelnione, tutaj też te odchyłki jakieś tam będą, więc sobie to skasuję wszystko i zobaczymy, jak tam dalej będzie chodzić. A więc autko mamy poskładane, teraz sobie skasujemy adaptacje długoterminowe. Korekty adaptacji, jak zwał, tak zwał, włączamy zapłon. O ty kurde, co mi się tu włączasz? I teraz wchodzimy w VCDS-a, bierzemy wybór silnik. Polega tylko i wyłącznie na tym, że wchodzimy w kod błędów. Nawet jeśli ich nie ma, kasujemy zawsze błędy. Wtedy nam to od razu automatycznie kasuje adaptacje związane z korektami paliwowymi i tak dalej. No i dobra, kody błędów. Nie ma błędów, ale i tak kasujemy. Kasuj kody. Tak, ciach, kody zostały skasowane, klikamy gotowy powrót i teraz sterownik będzie się przyuczał od nowa do nowych wartości, więc tyle. Dobra, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.